Drodzy Państwo, witamy z warszawskiej Pragi. Na razie nic nam tutaj nie grozi, chociaż jak pamiętacie z jednego nagrania, tutaj niedaleko rzucano w nas kamieniami, ale mam nadzieję, że dzisiaj nic złego nas nie spotka. Jędrek Pasierski jest ze mną, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. I tu powiedzmy od razu, że tradycyjnie, jak to na smakksiążki.pl, nie jesteśmy przez przypadek, bo tutaj, za naszymi plecami, dzieje się bardzo ważna akcja, która napędza Twoją książkę, ale zanim o książce, to chciałbym Cię zapytać, czy masz swój ulubiony kubek do picia kawy, na przykład z owcą? Znaczy nie, miałem kiedyś, jak pracowałem na etacie, to miałem perwersję, żeby mieć ten sam kubek zawsze do picia kawy, ale teraz jak pracuję w domu, to te kubki mi się mieszają. Ale jest to celne pytanie, zważywszy na fabułę książki. No, to prawda. Czytając tę książkę miałem takie wrażenie, bo ostatnio w sumie brakuje książek tego typu kryminałów. Znaczy poczułem się trochę jak u Agaty Christie, tak jak w Morderstwie w Orient Expressie, że mamy zamkniętą przestrzeń, mamy ograniczoną liczbę ludzi, no i jest duże prawdopodobieństwo, że wśród nich jest morderca. Ale ty byś nie był sobą, gdybyś nie sprowadził tutaj czytelnika na manowce i wprowadził jeszcze osoby, które no, również mogą być w to wszystko zaangażowane. Ten taki zabieg takiego kryminału, nazwijmy to pudełkowego, celowy, czy po prostu tak wyszło? To znaczy, w sumie nigdy nie ukrywałem, że ja pochodzę w prostej linii od Agaty Christie. To jest jedna rzecz, aczkolwiek nie da się pisać tak, jak pisała Agata Christie, więc ja piszę po swojemu, ale rzeczywiście jestem gdzieś tam w linii klasycznego kryminału i klasyczny kryminał w dużej mierze oparty jest na zamkniętych przestrzeniach, zamkniętych grupach osób, ogólnie na zamknięciach. Dlaczego? Po pierwsze, myślę, że to wprowadza napięcie, dlatego że jeżeli wiemy, że morderca jest w tym miejscu, w którym jesteśmy, albo morderca jest w gronie, zamkniętej gronie osób, od razu jest znacznie lepsze napięcie, jest to ciekawsze. No, jest to taka klasyczna formuła kryminału, która oparta jest właśnie wtedy na takich rzeczach typowo kryminalnych, tak? Czyli na motywie, na sposobie popełnienia zbrodni, na alibi, a trochę może mniej na takich, powiedzmy, wątkach pobocznych. Czy ty tutaj mocno się zastanawiałeś, jak zacząć książkę? Znaczy wymyśliłeś sobie, no nie wymyśliłeś, bo to Zaćmienie Słońca miało miejsce, ale żeby było punktem wyjścia do tego kryminału, bo to w sumie też jest później ważne w samej fabule, to znaczy można w miarę precyzyjnie określić co do minuty, kto gdzie był, kto gdzie stał, kto gdzie poszedł. To znaczy tak, miałem wiele pomysłów na tę powieść, gdzie wiedziałem tylko, że będzie rozgrywać się w Warszawie, bo ostatnia część, jak pewnie Państwo wiecie, rozgrywała się w Beskidzie Niskim, także moja bohaterka wróciła do Warszawy i wiedziałem, że będzie rozgrywać się na Pradze. I dosyć wcześniej pomyślałem o tym Zaćmieniu, dlatego też, że leżało mi z takiej prozaicznej przyczyny w mojej linii chronologicznej serii. Mianowicie wiedziałem, że ta część będzie działała się w 2015 i było to Zaćmienie, które było dosyć wyjątkowe i ja też to przeżywałem razem z całym moim biurem, bo wtedy pracowałem w biurze i całe biuro wyszło na balkon i obserwowało Zaćmienie i była to niesamowita aura i gdzieś tam to wszystko połączyłem, tak, z grupą osób i prędzujących, z afterem, z afterparty, na które się wybierają, z właśnie z tą aurą Zaćmienia, z tym zamkniętym przyjęciem. No jak każdą fabułę kryminalną, ta fabuła kryminalna nie powstaje w jeden dzień. Ją trzeba skonstruować, tak jakby się dom budowało. Więc ja po kolei konstruowałem tę fabułę, dodawałem, odejmowałem i tak dalej. Natomiast gdzieś tam ten motyw Zaćmienia od początku był obecny. Według Ciebie każda przyjaźń ma swoją cenę, albo inaczej, czy każda przyjaźń jest na sprzedaż i to jest tylko kwestia ceny? No to jest taki dosyć okrutny wniosek, może bardziej charakterystyczny dla powieści kryminalnych niż z życia. Ja bym do końca tak nie przyrównywał tego. W sensie oczywiście ja mam taką sytuację, że moi podejrzani to jest wąskie grono przyjaciół. Natomiast trudno mi powiedzieć, szczerze mówiąc, bo czy przyjaźń ma swoją cenę? Myślę, że może mieć, tak, może opierać się na pewnych wzajemnych korzyściach może. Trudno mi powiedzieć, szczerze mówiąc. Nina Warwiłow wraca do pracy po urlopie macierzyńskim, ma 39 lat, w policji jest już od 16. Co dalej z nią? Coś w tym stylu, nie pamiętam 16, ale być może. Co dalej z nią? No jak zawsze jest zmęczona.
jest zmęczona, dlatego że ta ilość spraw przypadająca na śledczego w Warszawie jest gigantyczna, być może zwłaszcza na Pradze Północ. Jest zmęczona dlatego, że spada jej na głowę sprawa o wysokim profilu, czyli śmierć osoby z pierwszej stron gazet, więc na starcie w ogóle no, nie bardzo chce się nią zająć, dlatego że dla niej to nie oznacza jakiejś wielkiej przygody, jak potencjalnie dla autora i dla czytelników, tylko po prostu może szlamu. Więc niechętnie się zajmuje, ale okazuje się, że sprawa oczywiście ma drugie dno, jest dużo bardziej złożona niż mogłoby się to wydawać i przeciąga się w końcu w złożone śledztwo, gdzie no na końcu Nina, jak zawsze zresztą, jest zdesperowana, żeby odkryć sprawcę. No, Nina ma nie tylko złożoną, skomplikowaną sytuację w pracy, ale też w życiu prywatnym, bo tutaj nie zdradzając i nie spoilerując za dużo, to też te bardzo trudne relacje z ojcem oraz no, to życie uczuciowe, które no, albo jej się ułoży, albo jej się nie ułoży. To już wszystko teraz zależy od ciebie, co się wydarzy w kolejnym odcinku. No oczywiście, no, kwestia jej życia uczuciowego to jest taki trochę motyw całej serii. Można powiedzieć, że zrezygnowałem z takiego rozwiązania, które jest stosowanego często, że jest jakaś tajemnica taka kryminalna, która łączy poszczególne tomy danej serii kryminalnej. Natomiast rzeczywiście motywem łączącym jest trochę życie prywatne Niny Warwiłow. No i oczywiście temat jej ojca również. I temat ten ojca jest dosyć podkreślany w tej części. Również rozmawiamy o jego przeszłości w Rosji, w Petersburgu. Dlaczego o tajemnicy jego z przeszłości, dlaczego przyjechał z Rosji, dlaczego nigdy nie wrócił do Rosji, dlaczego ukrywa tę sferę przed swoją córką. Natomiast kwestia życia uczuciowego oczywiście jest tutaj w tej powieści omawiana, natomiast wydaje mi się odrobinę mniej w mniejszym stopniu. Przynajmniej takie trochę przyjąłem założenie. Ty już wiesz, co się dalej wydarzy z Niną, czy to dopiero będziesz wiedział, gdy zasiądziesz do pisania kolejnej książki? Znaczy, tak rozmawiałem tutaj, no to ja już mam sporą część kolejnej książki i mam również kolejne części z Niną Warwiłow, nie czekając, jak przyjmie się ta książka konkretna, Czerwony Świt. Natomiast z reguły draftuję sobie już kolejne części, żeby widzieć mniej więcej rozwój bohaterki, gdzie ona podąży. Z jednej strony moje podejście jest takie, że koncentruję się wyłącznie na najbliższej powieści i zawsze traktuję najbliższą powieść, jakby to była moja pierwsza i najważniejsza. Natomiast no, trochę muszę się orientować, gdzie będzie podążać bohaterka, żeby nie zmieniła się w własną karykaturę. Na przykład gdybym w każdej części przedstawiał tak rozwinięte życie uczuciowe Niny Warwiłow, jak powiedzmy w pierwszej, jak Dom bez klamek, no to bardzo szybko zmieniłaby się swoją karykaturę. Z tego względu muszę trochę rozłożyć tę sferę na przykład jej życia prywatnego na kilka tomów. Ty korzystasz z takich portali jak na przykład AliExpress? Sprowadzasz sobie coś z Chin? No tak, AliExpress i wątek Darknetu akurat, to mogę powiedzieć, to są wątki, które występują w tej książce. Szczerze mówiąc, w życiu niczego nie sprowadziłem z AliExpress. Jestem takim polskim tradycjonalistą, bo korzystam z Allegro. Natomiast jest to część naszej rzeczywistości i tak jak wspomniałem na początku, że no, nigdy tego nie ukrywam, że pochodzę w prostej linii od Agaty Christie i jest mi bardzo daleko na przykład od takiego, powiedzmy, że kryminałów skandynawskich, które patują brutalizmem. Ja się skoncentruję na intrydze, na bohaterach, na jakimś tam napięciu. Ale właśnie przed wątek AliExpress jest tyle istotny, że żeby te powieści kryminalne muszę zawierać po prostu też wątki współczesne takie, interesujące jakby. To jest jakby mój świat, który funkcjonuje. Warszawa w 2020 roku, akurat w książce w 2015. I na przykład no, AliExpress jest czymś, czy ten czarny rynek internetowy jest czymś, z czym mamy teraz do czynienia, tak? Więc no moim takim zadaniem i pomysłem jako autora jest włączenie tych elementów w intrygę. Zaczęliśmy od tych apartamentów, które za twoimi plecami i tutaj nie zdradzimy za dużo, bo to jest na początku książki, a chyba nawet z tyłu na okładce, że właśnie w jednym z tych apartamentów główna bohaterka kończy swoje młode i krótkie życie. Rozumiem, że sprawdzałeś też te ceny i to jednak to nie każdy może sobie tutaj pozwolić. Trzeba być gwiazdą telewizji albo mediów.
Znaczy oczywiście robiłem research na tej powieści, sprawdzałem ceny, aczkolwiek nie pamiętam, jakie są ceny za ten apartament konkretny. Rzeczywiście najbardziej zależało mi na tej lokalizacji, bo jest po prostu ciekawa, dlatego że tutaj to wszystko, co widzimy, to jest teren dawnej fabryki Konesera. Chciałbym również przy okazji, nie wiem, czy to znajdzie się w materiale, ale chciałbym... Znajdzie się, wszystko co powiesz się znajdzie. Chciałbym przy okazji podkreślić, że spotkanie dotyczące mojej książki warszawskie odbędzie się właśnie tutaj, w Muzeum Polskiej Wódki. Odbyło się to w ten sposób, że moja dawna koleżanka z pracy pracuje tam obecnie i zaproponowała mi to kiedyś. Natomiast jest to właśnie to miejsce, gdzie zamordowano ofiarę, więc jest to rzadka możliwość, żeby pójść na spotkanie autorskie w miejscu, gdzie dokonano morderstwa. A wracając do lokalizacji, do tego terenu, jest to teren absolutnie fascynujący. Nie wiem, czy teraz, gdzie jest to nowoczesne i pełne loftów i centrów handlowych i miejsc pracy fajnych, ale dawniej również było fascynujące jako taka opuszczona fabryka, bo w ogóle te rejony Pragi są jednymi z moich ulubionych wokół ulicy Ząbkowskiej i Białostockiej. I kiedy... Oczywiście wybierałem te lokalizacje również ze względów takich technicznych, bo tam chodziło mi pewien taras, gdzie można dokonać morderstwa, który jest osłonięty od świata i tak dalej, z widokiem na Pragę, z widokiem na Warszawę, ale kiedy poszukałem tego miejsca, znalazłem to właśnie mieszkanie, to ucieszyłem się, że znalazłem lokalizację dla tej mojej intrygi, która jest właśnie na placu Konesera. Skoro już powiedziałeś, gdzie spotkanie, to jeszcze powiedz kiedy. 17 marca, w godziny nie pamiętam. Jest na mojej stronie w wydawnictwie czarnym albo na mojej stronie facebookowej. Jakoś tak po południu.